No, fajnie jest tak w końcu wrócić na tuby. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest oczywiście moja seria Sferajny, która tak rozpoczęta została, ale niedokończona, ponieważ ja musiałem zrobić sobie przerwę, miałem sesję, wiecie, miałem swoje wyjazdy, ale owoce tych wyjazdów niedługo zobaczycie na kanale moim oraz na kanale Alex Mando Style, także możecie tam koniecznie wejść zasubskrybować. No, wejdź tam, wejdź, przestań. No właśnie, i to jest nasza siedziba i dzisiaj jest, kochani, zaplanowałem kolejny napad, ponieważ stwierdziłem, że my na tej Sferajnie to będziemy robić małe napady. Zobaczcie, długo się znowu zepsuło to. Będziemy robić małe napady i będziemy napadać poszczególnych członków Sferajny, także piszcie w komentarzach, kogo mam znowu napaść. Zobaczcie, te drzwi działają, normalnie się domykają, patrzcie, tylko gorzej jest z otwieraniem się. Jak otwieram, to zostaje ten środkolotek na środku, no ale faktycznie nie wiem do końca, jak miałoby to działać, żeby to faktycznie się zbierało. Coś tam jest zepsute w mechanizmie, najwyżej potem popatrzę, jak to wygląda. Więc nasza siedziba tutaj będzie takim małym, samowystarczalnym kącikiem, w którym będziemy składować nasze skarby. Zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo skrzynek w ogóle. Otworzyłem sobie już tą skrzynkę, która była zaobsydianowana, bo znalazłem w niej diament i mogłem sobie zrobić diamentowy kill-off. I zobaczcie, to jest sporo rzeczy generalnie, które mogą się nam przede wszystkim archiwek trochę, żeby nam starczyło na wyprawę, a my tymczasem lecimy, ponieważ pierwszą osobą, którą chciałem, kochani, ograbić jest dealerek. Stwierdziłem, że co? On mu się tam za dobrze żyje, kochani. On ma generalnie już któryś domek z kolei, więc musimy troszeczkę ograbić, nie wiem. On tam ma cały kompleks tych rzeczy, ma świątynię Lamma, jakąś wieżę, zaraz tam sprawdziłem wszystko i zobaczymy w ogóle, co tam ciekawego można, wiecie, zdobyć, ale poza tym to jeszcze chciałem wam troszeczkę rzeczy powiadać na temat kanału. Bo jak wiecie, od ostatnich 2 tygodni pojawił się właściwie tylko jeden film z Julką i to jeszcze taki nagrywany na szybko, bo nie byliśmy za bardzo w stanie go nagrać. Ja byłem teraz na wyjazdach, o których wam troszeczkę opowiadam, ponieważ nagrywaliśmy jedną fajną rzecz taką, którą też zobaczycie już niedługo na moim moim Instagramie. To jest rzecz, którą nagrywałem z bratem, tak, z moim bratem. Jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć mojego brata, jak wygląda, to możecie wpaść na mojego Instagrama. Dzisiaj też pojawiło się zdjęcie z moim bratem, także to jest kolejna rzecz, którą możecie zobaczyć sobie. No i nagrywaliśmy tą rzecz, ja też jeździłem właśnie do Alex, do Oli, gdzie nagrywaliśmy też jeden materiał, który również niedługo się u niej na kanale pojawi. Jest bardzo, jest mega fajny, musicie go zobaczyć, także jeżeli chcecie to zobaczyć, to zasubskrybujcie sobie tam jej kanał, będziecie sobie wszystko wiedzieć, a my dojdziemy zaraz chyba do rozwidzenia dróg, gdzie dokonamy ważnej decyzji, kochani, kogo tym razem będziemy napadać. No bo ja teoretycznie mógłbym napaść dealera dzisiaj, ale nie jestem pewien, czy to jest najlepszy pomysł. Może jest ktoś, kto więcej jest bardziej bogaty niż dealer i zobaczymy to na rozwidzeniu dróg. Wiem, moi drodzy, że Doknes jest całkiem tam w ogóle nad jego chatą się jakieś dziwne rzeczy zaczęły rozrastać. Nie wiem, co to jest. To jest chyba to z tego nowego endu, ale ja jeszcze tam w tym endzie nie byłem. W ogóle może wpadniemy na to endu, nie wiem, jeszcze nie do końca wiem. Gdzie było to rozwidzenie dróg? Ważne, że troszeczkę już idę i dalej nie ma tego rozwidzenia dróg, ale moja chata jest dosyć daleko w sumie od tych wszystkich innych chat, więc zanim to dojdziemy, to pewnie chwilka minie. Poza tym fajnie było, jakbyście mi też napisali w komentarzach, jakie serie najbardziej wam się na moim kanale podobają. Czy to by... Wiem, że też czekacie na Castaway'a nowego. My się staramy, tylko że ostatnio chcieliśmy już nagrać nowy odcinek tej nowej serii, która będzie zastępowała Castaway'a. I będzie bardzo podobna i będzie właściwie taka sama. I będzie się chyba nazywać też coś mieć w nazwie z Castaway'em. Tylko po prostu problem polega na tym, że nie mieliśmy za bardzo czasu, bo Madzia tam miała jakieś zajęcie, na którym musiała się skupić, więc tak się no średnio po prostu. Zaraz. Czemu to jest tylko drogowska, która wskazuje tylko, gdzie się idzie do mnie, a gdzie się idzie do reszty? Chyba tam się powinno iść do dealera, może? Zaraz zobaczę, bo tutaj do dealera powinien być taki dosyć charakterystyczny most, więc jeżeli tutaj będzie taki charakterystyczny most, nie, to jest jakiś most nad bagnem. To w ogóle nie wygląda jak droga do dealera, chociaż może, w sumie ciężko powiedzieć. Ja właśnie nie pamiętam do końca, gdzie kto mieszka, chociaż tam jest taki most, zobaczcie, tam jest taki most. Dobra, to pójdźmy w takim razie w tamtą stronę. Wydaje mi się, że w tamtą stronę może być dom dealera, a jeżeli nie, to kogoś innego, kogo w tym odcinku ograbimy. W ogóle tutaj też się pojawiło mnóstwo nowych osób na tej Sferajnie, których ja mówię, jeszcze do końca może nie znam. Tak, to jest chyba siedziba dealera, bo ja coś takiego widziałem u niego. Jakieś takie dziwne rzeczy, w ogóle to jest jakiś... To jest szkło? To jest chyba szkło, dostałem SMS-a jeszcze do tego, bo obiad czeka. Musimy się streszyć z tym odcinkiem, bo obiad, wiecie, obiad wystygnie, to już nie będzie w ogóle obiadu, nikt nie będzie mi go chciał dać. Ale tam jest, widzę, ten bałwan, który wygląda jak kurczak. No, to jest chata dealera, dobra, spoko, dotarliśmy do kompleksu dealera, przy którym w ogóle była choinka i widzę, że dalej jest, przy której były prezenty, ale już chyba wszystkie prezenty zostały wybrane, już nie ma nawet co tam sprawdzać. I tu jest chata dealera, która zaraz się ułoży, jakie on ma tutaj ładne rzeczy. On naprawdę ma tu ładny kompleks wybudowany. No, moja chata jest dosyć patologiczna pewnie do tego, co tutaj jest, bo jestem na bagnie, oni wiedzą, śmieją się ze mnie, że jestem Shrekiem, ale ja wcale nie jestem Shrekiem, to jest jakieś kłamstwo. Tam gdzieś jest ta świątynia Lam, chyba to jest w ogóle ta świątynia Lam. Tak, to jest wielka lama widoczna. Dobra, to zajrzymy, nie, najpierw zajrzymy do jego chaty, bo ja wiem, że tam ma sporo rzeczy. Nie będziemy jakoś tego szczególnie niszczyć, chociaż jeżeli będzie wymagało tego włamanie, to zrobimy to. W ogóle zrobimy takie włamanie z prawdziwego zdarzenia. Wiem, że tego nie potrzeba robić, czekajcie, tylko się najem jeszcze. Wiem, że tego nie potrzeba robić, ale podejdziemy jakoś od boku. Wiecie, wbiłem mu się przez ścianę, jeszcze kilo w sobie wrzuciłem, fajnie, zaraz wszystko stracę. I zaraz ogarniemy, jak to wygląda. To ma jakieś sklepy nawet, chyba miało być villager, który sprzedaje
daje chleb, ale chyba go nie ma. O, i tu jest chata dealera, a tam się daje jeszcze, tam się idzie jeszcze dalej do Zio, Tritsusa, do Agu i do Dognasa i do mnie z drugą stronę, ale my tam nie będziemy dzisiaj szli. Jaki baner okropny. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. To jest chyba dzwonek. Widziałem, że fajną w ogóle rzecz robi na tym swoich odcinkach. To są jakieś krzesła i coś jest chyba, wow, fajnie to wygląda nawet z tymi banerami. Ale my to musimy okraść kolegę, a nie się tutaj rozczulać nad jego rzeczami, więc zaraz zobaczmy, co on tutaj ciekawego ma. Tutaj ma jakieś materiały, nic ciekawego. Przydałoby nam się trochę żarcia, więc w sumie zabierzemy mu tego chickena. Fire Charge ma, zegarek, no też nie ma nic ciekawego w sumie. Jakiś Golden Leggings zabierzemy, bo w sumie nie ma mi tak żadnej zbroi, więc sobie zabierzemy. Emeraldy, Chorus Flower, ciekawe co to jest, czy to można posadzić? Ej, to chyba można posadzić, więc to zbieram. To jest chyba to, co rośnie nad tym, nad domkiem tego. Chorus Fruit, to też zbierzemy może. Weźmy wszystko, co tam się będę patyczkować. I tak tu chyba już nie mieszka, więc nie ma za bardzo co się z nim za bardzo patyczkować. Block of Redstone też by nam się przydał, tu mam mnóstwo Redstone'a. I tutaj są jeszcze jakieś sadzonki, no tutaj akurat nic ciekawego nie ma, chociaż weźmiesz sobie to, bo to są te chorusy. Ja mnie strasznie ciekawią te chorusy, więc dlatego je zbieram. A w tej skrzyni co jest? W tej skrzyni jest drewno, jakieś śmieci, jakiś baner, tak? O, kwarc, kwarc się przyda. Dobra, ta jego chata w sumie nie wygląda jakoś zbyt obiecująco. On tu pamiętam robił jakieś villagery, tych villagerów tutaj nie ma, to jest widzę tylko farma, która jest zresztą strasznie zgryfowana i zrujnowana przez kogoś. Nie wiem kto to był, ale nie wygląda to dobrze, jakiś obrośnięty to wszystko jest. To wygląda jak opuszczona chata w ogóle, może on już tu nie mieszka. Bo wiem, że coś tu było, że on coś tu nie mieszkał, to są kaktusy, a to jest farma kaktusów, tak? Wiem, że coś było, że on tutaj nie mieszkał, ale izby zaczął się budować pod domem do Knesa. Te takie norki, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, to w ogóle jak się okazało, były ich domy. A tu jest jakieś metro, to mnie nas nie interesuje za bardzo. A tu jest taki jakiś dirt? Co, do czego ten dirt prowadzi? To jest ciekawe. Wow, ej, patrzcie, chyba odkryłem jakiś tajemny tunel. Wow, ej, co to jest? Ej, to jest jakiś tajemny tunel. To wygląda jakaś tajemna siedziba. Możemy tutaj właściwie się rozbić jakiś obóz. O, to było nawet dobre, jakbyśmy tutaj rozbili sobie obóz i składowali tutaj wszystkie zachomiczone te skarby, które okradliśmy od dealera. No dobra, ale z tego co widzę, jeszcze można wejść tutaj do niego na górę i jeszcze wszędzie jakieś zwierzaki. O, i tu może jeszcze będzie coś przy jego samej chacie. Płytki ma! O, może ograbimy go z tych płytek, bo płytki zawsze są spoko. Nie wiem właściwie po co one miałyby mi być. O, jakieś budki. O, może u niego też trzeba nosić bambosze w chacie. W sumie nie wiem, więc wezmę sobie bambosze, bo może nabrudzę mu jeszcze i będzie zły. O, patrzcie, mamy teraz różowe bambosze. A w tym pokoju, co to jest za pokój? To jest chyba jakieś biuro, czy jakiś salon? To jest chyba salon. To wygląda jak salon, to jest telewizor. I tu się wychodzi, jak rozumiem, na poddasze, na którym jest enchant. No dobra, nie ukrywam, że enchant by mi się przydał, więc zbieram enchant, ale nie mam za bardzo jak zebrać tego, no bo z tego nie wypadają, z tego wypadają chyba tylko... Wow, to jest sporo rzeczy, to jest sporo... Ghast Tear, to może się przydać. Coś tu jeszcze jest, co może się przydać? Nether Warty, to może się przydać na pewno. Okej, dobra, i reszta chyba niech zostanie tak jak jest, te enchanty nam się za bardzo nie przydadzą. Dobra, spoko, okradliśmy go z całkiem sporej ilości rzeczy. Ja to jestem takim, wiecie, złym złośnikiem na tym serwerze, który będzie ich tutaj troszeczkę podkradał im rzeczy. Skoczymy jeszcze do świątyni Lam, która jest chyba... Albo do tej wieży, ta wieża wygląda obiecująco, więc skoczymy do wieży i zobaczymy, czy tam coś ciekawego... Ej, tu jest jakaś chata obok, ej, tu jest jakaś chata obok. Nie wiem, czy to jest czyjaś chata, zaraz się okaże. To wygląda jak jakaś stajnia. Wow, to jest stajnia i to jest... A, to jest pies, który... leży do góry nogami. Okej, okay, no dobra, niech będzie. W takim razie to jest... Ma osła nawet! Wow, ej! Ja chcę ukraść tego osła, ja chcę tego osła mieć. Wow! Mogę normalnie mieć tego osła! Wow, ej, tylko zaraz mnie zabije coś, zaraz mnie zabije. Jak chcę stąd wyjść? Zaraz. Rozbijemy to. Ukradniemy mu osła i możemy w sumie stąd spierniczać, bo w sumie coś ciekawego jeszcze tutaj będzie, ale weźmiemy sobie na razie osła i pojedziemy. O nie, ten osioł nie może stąd wyjechać. Co jest z tym osłem? Ziomek! To jest jakiś ten? Nie, to jest normalnie można stąd wyjechać, więc muszę po prostu zepsuć mu więcej miejsca zrobić. Dobra, okej, spokojnie. Ukradniemy mu tego osła. O, i możemy spokojnie sobie teraz wyjechać. O, i pojedziemy sobie na górę, żeby zobaczyć, czy tam jeszcze ciekawego jest na górze, bo może się okazać, że tam na górze również jest całkiem sporo rzeczy w tej wieży, a ja to opuszczę i zostawię, więc lepiej tak by się, lepiej żeby tak się nie wydarzyło, jak już kradniemy to do zera. O, tu się schodzi jakoś niżej jeszcze, wow, ej, co tu jest, to jest wejście do jakiegoś metro, ej, to wygląda fajnie, ej, co to jest za miejsce, ja naprawdę nie za bardzo ogarniam, co to jest za, Jezus, to jest przerażające, mamy jakieś automatyczne farmy owiec, ja nie mam pojęcia, co to się odpierdziela, ale to jest dziura w ogóle w ścianie, więc nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Wow, on tu ma jakiś fajny, normalnie kompleks. Ta wieża to jest jakaś wieża farmowa, czy coś? To jest mnóstwo owiec i tak dalej. No to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że to będzie kolorowa wełna. Jak to będzie kolorowa wełna, to może się okazać, że będę. Ej, czemu tego nie da się otworzyć? Ja jestem jakiś zlagowany, czy coś? Możliwe, że jestem zlagowany. No dobra, coś mnie faktycznie zlagowało i musiałem dołączyć na nowo, ale mamy tutaj widok w ogóle z tego wszystkiego i możemy zobaczyć, co tutaj dookoła właściwie jest. Tu jest ta chata dealera, tu jest stajnia dealera, ale tam jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, to jest ta świątynia Lam. Zobaczcie, to w ogóle nie wygląda jak lama. Wygląda raczej jak jakiś pieso kurczak. Ale tam jest ta świątynia, w której też może coś ciekawego być. Ale tego już
już nie zdążymy chyba za bardzo ograbić, bo zostało nam bardzo mało czasu, a ja muszę iść na obiad, bo jestem w sumie strasznie głodny, bo dzisiaj nic nie jadłem. Także, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Za dwa dni pojawi się też fajny odcinek na moim kanale. Jeden na moim kanale, jeden na kanale Alex Mando, stale koniecznie tam wpadnijcie. To dwa dni? Dobrze, dzisiaj jest niedziela. Tak, z dwa dni. No właśnie, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie koniecznie lajka. Z tej serii będzie więcej odcinków, tylko muszę się, wiecie, wbić w rytm nagrywania na nowo, wrócić tak fajnie. Już teraz będę się starał, żeby wszystko było regularnie. Raczej już nie mam żadnych rzeczy, które mi z tym przeszkadzają. Więc ja wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i na razie.